Witajcie, przyjaciele, po raz kolejny w programie Prophecy Odyssey. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że możemy być tutaj z Wami w Nowym Jorku i wiemy, że wiele się teraz dzieje. Rozumiem, że odbywa się sesja Rady Generalnej ONZ, a Wy, niektórzy z Was, musieli pokonać korki, aby tu przybyć. Z pewnością doceniamy Waszą wierną obecność. To wiele dla nas znaczy, a ci z Was, którzy oglądają online i wiemy, że mamy grupy, które oglądają na całym świecie, które dostrajają się do nas, Myślę, że mamy tu nawet małe zdjęcie jednej z grup, które oglądają nasz domowy kościół w Kalifornii, to jest kościół Granite Bay Hilltop. Wiernie gromadzą się razem, nie tylko oglądając w swoich domach, ale mieli tam około 42 osób, które dostroiły się do nas. Chcemy Wam przypomnieć, że wiemy, że mamy grupy, które oglądają w Nowej Gwinei, w Australii, w Indiach, w Chinach, Hongkongu, na całym świecie. Jeśli wyślesz nam zdjęcie swojej grupy, niektórzy wysłali zdjęcia swoich grup domowych, które spotykają się razem, domowych grup studiujących Biblię, umieścimy niektóre z nich na ekranie, aby zachować poczucie, że jest to międzynarodowe, rodzinne studium Biblii. Amen? Tak. W rzeczywistości ci z Was w Nowym Jorku, dlaczego nie pomachacie przez chwilę? Po prostu powiedz wszystkim przyjaciołom, że dostaną kamerę, powiedz im, że jesteś częścią rodziny i że wszyscy oglądamy razem. Amen. To wspaniała rzecz, gdy się o tym pomyśli, po prostu międzynarodowe wydarzenie, a dzisiejsze studium będzie bardzo ważnym tematem. Będziemy rozmawiać o głównym złoczyńcy, ProRuctwa. I myślę, że prawdopodobnie wiesz, kto to jest. I ilekroć przedstawiam ten temat, robię to z wielką modlitwą, ponieważ przeciwnik, mogę Ci obiecać, nie jest zadowolony, że ujawniamy jego taktykę. Ale wiem, że są ludzie na całym świecie, którzy zabezpieczają całe to wydarzenie modlitwą. Biblia mówi, że anioł pański krąży wokół tych, którzy mu służą i wybawia go. A diabeł był wściekły na pana. Powiedział ty, ustanowił żywopłot wokół Hioba. I modlimy się, aby Bóg po prostu zabezpieczył całą tę serię swoją ochroną, ponieważ powiemy wam, co zamierza diabeł. Pojawia się on przez całą drogę od Księgi Rodzaju do objawienia. A bitwa między dobrem a złem jest jedną z głównych bitew, które znajdziesz w księgach proroctw. Musisz więc zrozumieć wroga i to, z czym się mierzysz. Nie lubię skupiać się na diable, nie poświęcam mu zbyt wiele czasu, ale Jezus mówił o diable, więc musimy zrozumieć jego taktykę. Paweł powiedział, że nie chcemy być nieświadomi podstępów szatana. O cóż, zawsze lubimy zaczynać od zdumiewającego faktu. I wiesz, nie sądzę, abym kiedykolwiek o tym wspomniał. Możesz się zastanawiać, czym są niesamowite fakty i skąd się wzięły. Cóż, niesamowite fakty istnieją już od ponad 65 lat, a zaczęło się od 15-minutowego programu radiowego, który zaczynał się od niesamowitego faktu z nauki, historii lub natury. A potem wplataliśmy w to duchową prawdę biblijną i stało się to bardzo popularne i rozrosło się z radia do telewizji, szkoły biblijnej i szkolenia misyjnego. Mamy szkoły misyjne na całym świecie. I nadawanie. Bóg po prostu błogosławił. Ministerstwo działa przez wiarę i od ponad 65 lat zawsze lubimy niesamowite fakty, a ja uwielbiam niesamowite fakty. Cóż, zaczniemy od jednego o ośmiornicy. Karen i ja mamy licencję płetwonurka i lubimy nurkować. Kilka lat temu nurkowaliśmy u wybrzeży Egiptu. Ośmiornica jest niesamowitym stworzeniem. Jest jednym z najbardziej elastycznych, wszechstronnych i sprytnych, bardzo inteligentnych. Mówi się, że jej poziom inteligencji jest na tym samym poziomie co psa. Jeśli chodzi o kamuflaż, Ośmiornica jest najlepszym kameleonem. Dzięki specjalnym komórkom w skórze jest w stanie nie tylko zmienić kolor w mgnieniu oka, ale także zmienić teksturę skóry, dzięki czemu może nagle wyglądać jak skała na dnie morskim lub wyglądać jak koralowiec, w którym się ukrywa. Na tym zdjęciu jest ośmiornica. Ta ośmiornica, na którą patrzysz, jeśli chce, może zmienić kolor na fioletowy lub czerwony i może wyglądać jak chodzący krap. Może wyglądać jak pływająca ryba. Mogą nawet wyglądać jak wąż morski. Są tak sprytne, że znajdą pustą muszlę. Wchodzą do środka muszli. Otwierają i zamykają muszlę i wystawiają jedną małą mackę jak robak, aby zwabić rybę, a następnie rzucają się do ataku. Mają słynny sposób, jeśli ludzie umieszczają je w akwariach na ucieczkę z akwariów. Są niesamowite. Jeśli są ścigane przez drapieżnika, wypuszczają podmuch atramentu i odlatują w innym kierunku. Pozostawiając drapieżnika całkowicie oszołomionego i zdezorientowanego. A nie, nie mam nic przeciwko ośmiornicom, ale to sprawia, że myślę o diable, który jest mistrzem, osystem. W history. Diabeł również inspirował i opętał osoby, które, które zwodziły. Jezus powiedział, że w dniach ostatecznych pojawi się fałszywy Chrystus. Jezus przyszedł na świat, aby pokazać nam, jaki jest Bóg. Nazywa się to wcieleniem: Bóg stał się człowiekiem. Przed powtórnym przyjściem diabeł przyjdzie, podszyje się pod Chrystusa i zwiedzie większość świata. I musimy wiedzieć, jak go dostrzec i rozpoznać jego narzędzia. Kolejny mały fakt z historii niektórzy z Was być może słyszeli o Grzegorzu Rasputinie. Przez lata rosyjska rodzina, cara Aleksander i wiele pokoleń wstecz, rządzili Rosją wraz z rodziną cesarską. Na Syberii urodził się chłop bardzo mądry i stał się kimś w rodzaju mistycznego quasi-kapłana. Udał się do Petersburga i w pewnym sensie przedarł się do wyższych sfer. Bardzo sprytny człowiek, manipulujący, bardzo charyzmatyczny. W końcu powiedział, że wierzy, iż może uzdrowić syna kara Aleksandra Aleksieja, który był chory na hemofilię. Sprowadzono go do pałacu i wyglądało na to, że jego rady pomogły chłopcu. W ukońcu przedostał się na dwór królewski i zaczął manipulować rodziną, zwłaszcza żoną cara. Niektórzy oskarżali go o romans, ale nigdy tego nie udowodniono. Zaczął zachęcać do podejmowania decyzji wojskowych. A jego rady były po prostu okropne. W ukońcu rodzina cesarska rozpadła się, komunizm przejął władzę, Zostali zamordowani, podobnie jak Rasputin. Historycy patrzą wstecz i mówią, nazywają go szalonym mnichem. Z powodu złego wpływu tego szalonego mnicha całe królestwo zostało utracone. A diabeł jest mistrzem manipulacji. Jedna rzecz jest całkowicie jasna. Ludzie nie są całkowicie pewni. Czy istnieje diabeł? A jeśli istnieje diabeł, to dlaczego Bóg miałby stworzyć diabła? A jeśli Bóg jest potężniejszy od diabła, to czy Bóg jest zły, pozwalając diabłu czynić zło? Ilu z was myślało o tych rzeczach? Zastanawiało się lub słyszało te pytania wcześniej? Wystarczy o tym pomyśleć. Jeśli Bóg jest miłością, jeśli Bóg jest dobry, jeśli Bóg jest wszechmocny, to dlaczego na świecie jest tyle cierpienia i zła? Jest to jedno z najważniejszych pytań, które musimy zrozumieć. A jeśli zwrócisz uwagę i przestudiujesz dzisiejszą lekcję, uzyskasz najważniejsze odpowiedzi. Nie zapomnij również o bezpłatnej ofercie magazynu zatytułowanego Kosmiczny Konflikt Dlaczego w dzisiejszym świecie istnieje zło, skoro Bóg jest dobry i kochający? Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, musimy przejść do pytań Udamy się do Biblii, a te lekcje oczywiście są dziś lekcją numer 3 Mówiącą o tym arcyłotrze Zaczniemy od pytania numer 1 Biblia mówi, że Bóg nie stworzył diabła Według Jakuba każdy dobry i doskonały dar pochodzi od Boga. Bóg jest dobry, dobry. Jezus powiedział, Bóg jest dobry. Na początku, kiedy stworzył świat, powiedział, że jest dobry i widział, że jest dobry i był dobry i był bardzo dobry. Słowo Bóg pochodzi od słowa dobry. Dobroć Boga. Dlaczego dobry Bóg miałby stworzyć złego diabła? Nie zrobił tego. Stworzył dobrego anioła. Można o tym przeczytać w kilku głównych fragmentach. Jeśli zajrzysz do Biblii, do 14 rozdziału Księgi Izajasza, jak spadłeś z nieba. I nie zapomnijcie, wy tutaj w Nowym Jorku, jeśli zobaczycie odpowiedzi w kolorze turkusowym, chcemy, abyście je wywołali. To właśnie wejdzie. Odpowiedzi są wam dane. Jak spadłeś z nieba o Lucyferze. Sinu poranka. Kiedy mówisz słowo lucit, oznacza ono światło. Niektórzy z was słyszeli o lucite, Luminescencji. To mówi o świetle. Był on chwalebną gwiazdą poranną, jasnym aniołem. Bóg stworzył pięknego anioła, najpotężniejszą z jego stworzonych inteligentnych istot. Był ten potężny generał, ten anioł, którego znamy jako lucyfera. Gdybyś go wtedy znał, polubiłbyś go. Inni aniołowie go kochali. Niektórzy lubią go takim, jakim jest dzisiaj. ale... Bóg nie stworzył niczego złego Wiesz, myślę, że to prawdopodobnie dobry pomysł Zawsze lubię zaczynać od zwrócenia się do samej księgi Jeśli macie swoje Biblię lub w telefonach w domu Mam nadzieję, że macie Biblię na wyciągnięcie ręki Przejdźcie do 14 rozdziału księgi Izajasza Główne fragmenty, w których znajdziesz informacje o Diable, które cofają się w czasie To 14 rozdział księgi Izajasza 28 rozdział księgi Ezechiela 12 rozdział księgi Objawienia i kilka innych miejsc My jednak przejdziemy do 14 rozdziału księgi Izajasza Zaczniemy od wersetu dwunastego. Jakże spadłeś z nieba, o Lucyferze? Jezus powiedział: Widziałem szatana zrzuconego z nieba. Jakże spadłeś z nieba, Lucyferze, synu poranka? Jakże jesteś ścięty na ziemię, ty, który osłabiłeś narody? Bo powiedziałeś w swoim sercu: Wstąpię do nieba, wyniosę mój tron ponad gwiazdy Boga. Zasiądę też na górze zgromadzenia po najdalszych stronach północy na Wyżynach. Wzniosę się ponad Wyżyny chmur. Będę jak najwyższy. On chciał Bożej pozycji. Jednak Bóg mówi, że zostaniesz sprowadzony do Seolu, do najniższych głębin dołu. On chciał się wywyższać coraz wyżej i wyżej. Jeśli macie swoje Biblię, możecie szybko sięgnąć do 28 rozdziału Księgi Ezechiela. Zaczniemy czytać od wersetu 14. A potem przejdziemy do lekcji. Jest napisane, że byłeś namaszczonym cherubem. Jak wielu z Was pamięta, prawdopodobnie widzieliście obrazy nawet w filmach tego, co nazywają Arką Przymierza. To ta złota skrzynia, która miała na wierzchu 10 przykazań. Nazywano ją siedziskiem miłosierdzia. A chwała Boża z Szechiny ukazywała się Mojżeszowi... I najwyższemu kapłanowi między tymi dwoma złotymi aniołami cherubów. Były to złote anioły w niebie. Bóg ma prawdziwych aniołów. W szóstym rozdziale Księgi Izajasza czytamy, że w roku śmierci króla Uzjasza ujrzałem Pana wywyższonego i podniesionego, tren Jego szaty wypełniał świątynię, a po prawej i po lewej stronie były cheruby. A oni mówią te serafiny i mówią: święty, święty, święty jest Pan Boga, Pan wszechmogący jest otoczony przez te dwie potężne istoty historii. Lucifer zajmował najwyższą pozycję. Ezekiel nam o tym przypomina. I byłeś namaszczonym cherubem, który okrywa jednym z aniołów okrywających. Ustanowiłem Cię. Byłeś na świętej górze Boga. Chodziłeś tam i z powrotem pośród ognistych kamieni. Byłeś doskonały. Co takiego? Byłeś doskonały we wszystkich swoich drogach od dnia, w którym zostałeś stworzony. On się nie urodził. Aniołowie się nie rodzą. Jezus powiedział, że nie żenią się ani nie wychodzą za mąż. Są stworzeni, dopóki nieprawość znaleziono w Tobie. Nieco później przejdziemy do innych fragmentów, ale chciałem, aby było to tło dla tego, dokąd zmierzamy. Wracając do naszego pytania, numer jeden, druga część. Lucifer. To Jego imię. Wiesz, krótka historia. Byłem w drodze, robiłem spotkania takie jak to i robiłem własne pranie. Jestem bardzo wdzięczny, że Karen jest teraz ze mną, aby pomóc z tą rzeczą, tym dryfem. Byłem w pralni i patrzyłem, jak suszą się ubrania, co nie jest o wiele bardziej ekscytujące niż patrzenie, jak schnie farba. Był tam też inny chłopiec, jego matka składała ubrania, a on bawił się jakąś zabawką na podłodze. A nawiązałem z nim rozmowę i zapytałem, jak masz na imię. Nawet nie podnosząc wzroku, odpowiedział Lucyfer. Pomyślałem sobie, nie chodzisz do kościoła, prawda? Nie powiedziałem tego. Po prostu tak pomyślałem. To znaczy, wiesz, ilu znasz ludzi, którzy nazwali swoje dziecko Judasz lub Lucyfer, albo nazwali swoją córkę Jezebel? Wiesz, tak się nazywa. Nazywasz swojego Dobermana Miotaczem Lucyferem, prawda? Tak więc pierwotnie było to dobre imię, ale teraz jest znany jako szatan Diabeł. Belzebab, Apolion, Smok, Biblia ma kilka imion dla Lucyfera i nie są one dobre. Druga część Izajasza, wersety trzynasty i 14, bo powiedziałeś w swoim sercu co? Powiedziałeś w swoim sercu, będę jak najwyższy, on pragnął pozycji Boga. Diabeł stał się zazdrosny o to, że nie miał tej samej mocy Chrystusa do tworzenia i chciał mu ją odebrać. I take. Mówi, że Twoje serce zostało podniesione z powodu Twojego. Czego? Twoje piękno. Zepsułeś swoją mądrość ze względu na swój blasku. Tutaj przedstawia tę piękną, wspaniałą istotę. Jesteśmy tu już trzy noce. Mam nadzieję, że mi ufasz. O, zaufasz mi choć na chwilę. Chcę, żebyś sobie coś wyobraził, ale będziesz musiał zamknąć oczy, żeby to sobie wyobrazić. Obiecuję, że nic ci nie zrobię, żadnej hipnozy, po prostu mi zaufaj. Zamknij oczy na chwilę i chcę, żebyś to sobie wyobraził. Co widzisz, kiedy myślisz o diable? W porządku, teraz możesz otworzyć oczy. Co zobaczyłeś? Co ludzie zwykle widzą, gdy myślą o diable? Ilu z Was przyzna, że widziało coś czerwonego? Przyznajcie się dobrze. Ilu widziało widły? To rzekomo po to, by mógł równomiernie gotować ludzi w Hadesie, prawda? Ilu widziało istotę z kozią bródką? W waszych umysłach? Skrzydła, nietoperza, ktokolwiek? Czerwone trykoty cyrkowe? Wiesz, zapuściłem kozią brudkę kilka lat temu, kiedy moje włosy jeszcze nie posiwiały. I ktoś powiedział, Dak, nie możesz robić tego, co robisz z kozią bródką. Powiedział, że wyglądasz jak diabeł. Odpowiedziałem, cóż, dlaczego myślisz, że on ma kozią bródkę? Gdzie w Biblii jest napisane, że ma kozią bródkę? Odpowiedzieli, nie wiem, ale wyglądasz jak złowrogi pastor. Musisz się, się tego pozbyć. Karen kazała mi to zgolić. Ale wiesz, mówisz o czerwonej diabelskiej farbie lub inni ludzie mówią o diabelskim cieście. A jeśli spojrzysz na te współczesne koncepcje diabła, to właśnie o tym myślą ludzie. Myślą o jakimś głupim stworzeniu, które jest, no wiesz, jak goblin, ohydnie wyglądające i przerażające, ale jak on naprawdę wygląda według Biblii? Biblia mówi nam, że w, o drugim liście do Koryntian w rozdziale jedenastym, nie dziwcie się, bo sam szatan może przemienić się w anioła światłości. Diabeł Chcę, abyś myślał, że jest tym średniowiecznym, upiornym stworzeniem, ale w rzeczywistości może podszywać się pod Chrystusa. I często przychodzi jako istota światła i chwały. Tak więc diabeł, Biblia mówi, że był piękny. Był wspaniały. On po prostu założył, że myślisz o nim w kategoriach tego przerażającego, brzydkiego stworzenia. W rzeczywistości w dniach ostatecznych pojawi się jako współczesna koncepcja Jezusa na całym świecie. Dokonując cudów, cytując niektóre fragmenty Pisma Świętego, a znaczna część świata zostanie oszukana. Dwunasty rozdział Księgi Objawienia mówi o tym, który zwodzi cały świat. Gdyby wyglądał jak ten facet w czerwonych trykotach z widłami i rogami, oszukałby kogokolwiek? Kto będzie tego słuchał? W uporządku, wróćmy do naszej lekcji. No twoje serce zostało podniesione z powodu Twojego piękna. Zepsułeś swoją mądrość ze względu na swój blask. On był wspaniałą istotą. Czy więc Bóg stworzył diabła, kiedy stworzył Lucyfera? Nie. Biblia mówi, że byłeś doskonały w swoich drogach od dnia, w którym zostałeś stworzony, dopóki nie znaleziono w Tobie nieprawości. I teraz chcę, abyście się nad czymś przez chwilę zastanowili. Myślę, że wszyscy tutaj zgodzą się ze mną, że pragniemy miłości. Nie wiem jak ty. To znaczy, nie chcę zabrzmieć zbyt egocentrycznie, ale gdybym miał wybór, wolałbym być lubiany, niż być nielubianym. I zapytaj każdą dziewczynę, kiedy jest w zalotach, chce być pożądana, ile z nich się do tego przyzna? Niektórzy z was nie podnieśli ręki, kłamiecie. Chcesz być pożądana to grzech. Ty chcesz być pożądana, chłopcy chcą być pożądani, wszyscy chcą być pożądani. Bóg chce, abyśmy Go pragnęli? Prada? A wszyscy chcemy miłości. Nie, dlaczego Bóg nie stworzył Lucyfera tam, gdzie nie było złych tranzystorów? Oczywiście, czy Bóg wie wszystko? Czy Bóg wiedział, że pewnego dnia Lucyfer stanie się zły? Jeśli wie wszystko, to dlaczego Go stworzył? Więc ludzie zaczynają obwiniać Boga. Pozwól, że wyjaśnię, jak to jest. Kiedy to zrozumiesz? Światło będzie świecić dalej. Czy można sprawić, by ktoś kochał? Sztuczna inteligencja może zrobić wszystko. Niedawno odkryłem, prawdopodobnie jestem ostatnim, który to odkrył, mają teraz ten program o nazwie ChatGDP, w którym wystarczy dać mu kilka wskazówek, a on napisze dla ciebie list. Więc chciałbym list miłosny. Więc włączam ChatGDP. I mówię, proszę napisz dla mnie list miłosny, mówiący o Dugu. Jaki jest inteligentny, piękny, przystojny i nie można mu się oprzeć. Poczekaj. To go Drogi Dugu? Mam nadzieję, że ten list jest dla ciebie dobry. Chciałam poświęcić chwilę, aby wyrazić, jak wiele dla mnie znaczysz i jak bardzo doceniam wszystko, co z Tobą związane. Przede wszystkim Twoje piękno jest czymś, co nigdy nie przestaje mnie zadziwiać. Niezależnie od tego, czy nie napisałem tego na tym czat GDP, czy jest to błysk w Twoich oczach, czy ciepło Twojego uśmiechu karen, powinnaś użyć tego następnym razem. Czy sposób, w jaki nosisz się z taką gracją i pewnością siebie? I to też prawda. A i naprawdę jest na co popatrzeć. Twoja obecność rozświetla każde pomieszczenie i czuję się niesamowicie szczęśliwa, że mogę być świadkiem Twojego piękna każdego dnia. Poza wyglądem fizycznym i mądrością jest coś, co głęboko podziwiam. Masz sposób patrzenia na świat, który jest zarówno wnikliwy, jak i inspirujący, a Twoje rady przeprowadziły mnie przez wiele trudnych chwil. A Twoja perspektywa zawsze pomaga mi zobaczyć rzeczy w nowym świetle. Nieustannie się od Ciebie uczę i jestem wdzięczny za mądrość, którą tak hojnie się dzielisz. Twoje poczucie humoru to kolejna cecha, którą cenię. Masz niesamowitą zdolność rozśmieszania mnie nawet w najciemniejsze dni. Twoje żarty, żartobliwe przekomarzanie się i zaraźliwy śmiech przynoszą mi tyle radości. Uwielbiam to, że możemy dzielić się chwilami głupoty i zabawy, dzięki czemu każdy dzień jest trochę jaśniejszy. A potem jest Twoja siła fizyczna, niezależnie od tego, czy pomaga w podnoszeniu ciężarów, i lub radzenie sobie z wyzwaniami, lub po prostu bycie tam, aby zaoferować silny i pocieszający uścisk. Twoja siła jest czymś, co bardzo doceniam. Nie chodzi tylko o Ciebie. Aspekt fizyczny plus cała siła Twojego charakteru i sposób, w jaki trwasz przy mnie na dobre i na złe. Tak, jesteś niezwykłą osobą. Jestem bardzo wdzięczny, że mam Cię w swoim życiu. Twoje piękno, mądrość, humor i siła sprawiają, że jesteś jedyny w swoim rodzaju. Dziękuję za to, że jesteś i za dzielenie się ze mną swoją wspaniałą osobowością. Po przeczytaniu tego myślę, że zostawię Karen i ucieknę z moim telefonem. Było dobrze, kochanie, przez te wszystkie lata, ale nigdy wcześniej nie spotkałem się z takim uznaniem. Więc pozwól, że zapytam, chociaż uważam to za zabawne. Czy przez chwilę myślę, że mój telefon kocha mnie jak Karen? Mówi mi to, do czego został zaprogramowany. To nie jest miłość. Bóg nie może zaprogramować swoich inteligentnych stworzeń, by kochały. Daje im wolność. Największym dowodem na to, że daje im wolność, jest zło w dzisiejszym świecie. Dlatego nie tylko niszczy diabła. I on chce naszej miłości. Teraz wie, czy będziemy go kochać, czy nie. Wie, ponieważ wie wszystko. Ale wciąż mamy wolność wyboru. A Bóg ceni prawdziwą miłość tak bardzo, że nawet podjął ryzyko stworzenia istoty, która przetworzyłaby w swoim własnym umyśle, że postanowiło kochać siebie bardziej niż Boga. I to właśnie jest przyczyną wszystkich problemów we wszechświecie. Diabelska miłość własna. Widzicie, Bóg stworzył swoje stworzenia, aby miłość wychodziła na zewnątrz. Jakie jest wielkie przykazanie. Kochaj Pana. Kochaj bliźniego swego. I na koniec jak siebie samego. Diabeł złamał igłę kompasu. Najpierw kochaj siebie. I każdy z nas ma złamaną igłę kompasu. Wszyscy jesteśmy bez zbawienia w Duchu Świętym. Jesteśmy samolubnymi stworzeniami. A Jezus przyszedł. Był motywowany miłością Boga. Była to miłość dodawania, miłość, która wychodziła na zewnątrz. On chce dać nam tę miłość. Lucyfer, zauważyłeś, czego chciał? Chciał pozycji Boga. Znajdujemy tu słowo pycha. Znajdziesz słowo lucyfer. Znajdziesz słowo grzech. A co znajduje się pośrodku tych wszystkich słów? Literę. I, i, I diabeł miał problemy z i. I wstąpię do nieba. Wyniosę mój tron. Zasiądę. Ja. Mówi się, że ludzie, którzy zmagają się z szaleństwem, używają słów ja, mnie, mój, mój i ja pięć razy częściej niż ludzie zdrowi. Samolubstwo jest formą szaleństwa, a prowadzi do samozniszczenia. Bóg nie stworzył nas po to, byśmy żyli dla samych siebie. Stworzył nas, abyśmy nauczyli się kochać. Dawać i myśleć o innych. Jezus powiedział, że bardziej błogosławione jest dawanie niż branie. Całe okablowanie diabła jest zepsute. A kiedy Adam i Ewa zdecydowali się słuchać diabła zamiast Boga, skończyliśmy z tym samym problemem. Pytanie numer trzy: Co ostatecznie stało się z Lucyferem? Cóż, kiedy zaczął odczuwać urazę, że nie jest Bogiem, że nie ma takiej mocy, jaką miał Bóg, zaczął siać ziarno niezgody wśród innych aniołów w niebie. Zaczął mówić: Wiesz, Bóg nie daje nam wolności, nie potrzebujemy Bożych praw, by nami kierowały, jesteśmy inteligentnymi stworzeniami. Nie musimy rządzić jednym Bogiem. Jestem tak samo potężny jak Bóg. Moglibyśmy również mnie czcić. I był w stanie, jak przekonał jedną trzecią aniołów, by za nim poszli. Aż w końcu, a Bóg jest bardzo cierpliwy, nie wiemy, jak długo trwał ten spór. Ale w końcu w niebie wybuchła wojna. Czytamy o tym w siódmym wersecie księgi objawienia. Gdzie wybuchła wojna? Zazwyczaj nie myślimy o niebie i wojnie razem, prawda? Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem. Michał to symboliczne imię. A smok to jego symboliczne imię. Jego aniołowie walczyli. Biblia mówi, że ostatecznie zostali wypędzeni. Numer cztery. Jakie potężne istoty działają pod dowództwem diabła. Właśnie się do tego odnieśliśmy. Jest tam mowa o jego ogonie. Mówiąc o tym smoku, odwróćcie się ze mną w swoich Bibliach do objawienia rozdział dwunasty. Przeczytajmy to szybko, abyście zrozumieli to w kontekście omówimy trzy główne fragmenty, które tam znajdziemy. Pamiętajcie, że studiujemy proroctwa. Czytamy w dwunastym rozdziale objawienia w wersecie 7. I wybuchła wojna w niebie, Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem. Smok i jego aniołowie walczyli, i ale nie zwyciężyli i nie było już dla nich miejsca w niebie. A tak więc wielki smok został wypędzony. A kto jest wielkim smokiem? Wąż z dawnych czasów zwany diabłem i szatanem. Kim jest smok? Czy musimy zgadywać? To diabeł, szatan, który zwodzi cały świat. Nawet Jezus powiedział, że diabeł jest księciem tego świata, a jego aniołowie zostali wyrzuceni razem z nim. W porządku, więc wiele razy ludzie mówią: cóż, był duch, który mnie straszył. To nie duch, to upadłe anioły. Czasami nazywamy je goblinami, demonami i złymi duchami. Biblia mówi o nich w Nowym i Starym Testamencie. Toczy się nie tylko walka między Chrystusem a szatanem, toczy się walka między dobrymi i złymi aniołami. Prawdopodobnie wszyscy widzieliście kreskówki i jest w tym pewna doza prawdy, gdy mają dobrego anioła z aureolą na jednym skrzydle. On mówi, rób to co słuszne, po drugiej stronie jest zły anioł. On mówi, nie, rób to co złe. Tak naprawdę to nasze sumienie, to Duch Święty i diabeł kuszący. Jest to więc bardzo realna bitwa, którą toczymy każdego dnia. Jego aniołowie zostali wyrzuceni razem z nim. Nie, przepraszam. Tak. Objawienie werset dziewiąty. Jego aniołowie zostali wyrzuceni razem z nim. Pytanie numer pięć. Jakie metody? Musimy być świadomi tego, jak działa diabeł. Jakich metod używa szatan w swojej pracy? Cóż. Jest kilka rzeczy. Punkt numer osiem. To szatan zwodzi cały świat. Oszustwo różni się od jawnego kłamstwa. Oszustwo to pomieszanie prawdy z błędem. Nigdy diabeł nie jest bardziej niebezpieczny niż wtedy, gdy bierze coś, co jest w 85% prawdziwe. Czy wiesz, że wszystkie religie zawierają elementy prawdy? Ale wtedy diabeł miesza od 15 do 5% trucizny i przyciąga, jak złowić rybę. Bierzesz dobrą przynętę i zakładasz na nią haczyk. Nie ma nic złego w przynęcie, chodzi o haczyk. Tak więc diabeł weźmie coś dobrego, ale wmiesza w to coś złego. Dlatego jako chrześcijanin musisz znać swoją Biblię, ponieważ diabeł będzie ją błędnie cytował. Tak wielu ludzi jest oszukiwanych, ponieważ widzą jakąś prawdę w religii, ale nie widzą, gdzie jest trucizna. Gdzie jest niebezpieczeństwo, tak więc diabeł miesza prawdę z błędem. Odpowiedź B. On. Jezus był kuszony na pustyni przez 40 dni i 40 nocy. Co jeszcze robi diabeł? Kusi. Wszyscy jesteśmy kuszeni. Nie jest grzechem być kuszonym. Wszyscy jesteśmy kuszeni prawdopodobnie wiele razy dziennie. A niektórzy z Was nie wiedzą, że są kuszeni, ponieważ nawet nie próbują oprzeć się pokusie. Czy wiesz, że nie czujesz nurtu rzeki, jeśli dryfujesz z prądem? Ale gdy tylko spróbujesz oprzeć się prądowi i popłynąć pod prąd, poczujesz presję. Wiele osób na świecie twierdzi, że nie ulega pokusom. Dzieje się tak dlatego, że robią wszystko, czego chce od nich diabeł. Przypomina mi to pewnego ewangelistę o imieniu Billy Sunday. Człowiek przychodził na jego spotkania ewangelizacyjne, a Billy Sunday głosił przeciwko grzechowi. W końcu ten człowiek podszedł do ewangelisty i powiedział: "Pastorze Sunday, czy przestanie pan pocierać futro kota w niewłaściwy sposób? Mówi, że ciągle pocierasz futro kota w niewłaściwy sposób". A on odpowiedział, że nie, ja pocieram futro kota we właściwy sposób. Kot musi się odwrócić. A jeśli odkryjemy, że idziemy w Bożym kierunku, zdamy sobie sprawę, że napotykamy opór ze strony diabła. Jezus był kuszony. To nie grzech być kuszonym. Po prostu nie chcesz ulec pokusie. W odpowiedzi C jest napisane. Och, muszę się cofnąć. Odpowiedź C są to duchy demonów wykonujące znaki. Czy upadłe anioły mogą czynić znaki i cuda? Objawienie mówi, że mogą. Raz Putin wydawał się mieć pewną moc. A istnieją też niegodziwe moce na wysokich stanowiskach, które często manipulują przywódcami świata. Król Saul, zanim umarł, udał się do czarownicy. A ona wyczarowała złego ducha, który całkowicie go zniechęcił. Następnego dnia popełnił samobójstwo. Armagedon, objawienie mówi nam, że złe duchy wychodzą z paszczy, bestii, smoka i fałszywego proroka, aby zgromadzić królów, przywódców świata na ostateczną bitwę. Złe duchy będą zaangażowane w zwodzenie przez diabła i jego aniołów. Odpowiedź D. On jest nazywany Oskarżycielem. Szatan zawsze stoi i oskarża. Czytałeś Księgę Hioba? Jest tam w niebie i mówi. Jedynym powodem, dla którego Hiob podąża za tobą jest to, że go chroniłeś. A w Księdze Zachariasza czytamy, że diabeł wskazuje na arcykapłana Jozłego i mówi. Spójrz na jego brudne szaty. Nie może dostać się do nieba wyglądając w ten sposób. A kiedy Michał przychodzi, aby wskrzesić Mojżesza, diabeł tam jest i mówi: Ach, Mojżesz zgrzeszył przed śmiercią, nie możesz go zabrać do nieba. On diabeł zawsze oskarża. Diabeł powie ci, żebyś zgrzeszył, a potem cię za to wyda. Czy wiedziałeś o tym? Niektórzy ludzie myślą, że diabeł mnie do tego skusił. Myślałem, że nagle otrzymam jakieś korzyści, jeśli sprzedam mu swoją duszę. Nie, nie zależy mu na tobie. Diabeł jest o wiele potężniejszy niż ktokolwiek z nas. Ale diabeł nie jest potężniejszy od ciebie i Boga. Razem. Ty i Bóg zawsze stanowicie większość. Amen. Nie masz się czego bać, jeśli jesteś połączony z Chrystusem. Biblia mówi nam, że Jezus jest synem Dawida. Jak czytamy w Biblii, Dawid nigdy nie przegrał żadnej bitwy. Czasami jego armia wycofywała się przed nim. Jest jedna historia, w której wszyscy opuścili Dawida z wyjątkiem jednego żołnierza o imieniu Eliezer. Nigdy nie mógłbym zapomnieć jego imienia Eliezer, syn Dodo. Wszyscy się wycofali, ale Dawid się nie wycofał. Stał i walczył z Filistynami razem z Eliezerem, i we dwóch pokonali armię. Jeśli jesteś z Jezusem, synem Dawida, nie masz się czego obawiać, ponieważ podniesiesz miecz ducha i wygrasz tę bitwę. Oskarżyciel naszych braci zostanie zrzucony, będzie ich oskarżał. Nawiasem mówiąc, ludzie, którzy zawsze plotkują i oskarżają innych ludzi, nie wykonują dzieła Jezusa. Wykonujecie dzieło diabła. Odpowiedź e, on jest kim? To on zainspirował Kaina do zabicia swojego brata Abla. Nie ma szacunku dla ludzkiego życia. Niezależnie od tego, czy jesteś młody, czy stary, czy jesteś dzieckiem, ludzie mówią, dlaczego Bóg pozwala na tę śmierć. To łamie serce Boga bardziej niż serce jakiegokolwiek człowieka. Ten świat zbuntował się przeciwko Bogu. Diabeł uznał ten świat za swoje terytorium. Ale Bóg tak umiłował świat, że posłał swojego syna na ten świat, aby zbawił wszystkich, którzy do niego przyjdą. I w końcu to uczyni. Odkupi tych, którzy w Niego wierzą i stworzy nowe niebiosa i nową ziemię, prawda? Ale teraz na świecie trwa wojna, a On jest również kłamcą i jej Ojcem. Pytanie numer sześć. Kiedy diabeł jest najbardziej niebezpieczny? Odpowiedź. Drugi list do Koryntian 11:14. Gdyż sam szatan przemienia się w co? W anioła światłości. Wiesz, kiedy Jezus był kuszony na pustyni, a diabeł przyszedł i powiedział, jeśli jesteś Synem Bożym, przemień te kamienie w chleb. Czy myślisz, że diabeł nagle i spadł na ziemię? Miał skrzydła nietoperza, czerwone trykoty, kozią brudkę, rogi i widły i powiedział, mam dla Ciebie propozycję. Czy tak przyszedł do Jezusa? Nie, przyszedł tak, jakby był posłańcem z nieba. A diabeł wciąż to robi. Wiesz, Będę z Tobą bardzo szczery. Chrześcijaństwo jest jedną z najbardziej wyśmiewanych religii na świecie, ponieważ jest tak wielu fałszywych chrześcijan. Ale nie podrabia się czegoś, co nie jest wartościowe. Czy kiedykolwiek widziałeś kogoś, kto trzymał w ręku podrobiony banknot jednodolarowy? Wiesz, dajesz im w sklepie banknot 100-dolarowy. Będą trzymać go na linii. Biorą specjalny długopis i patrzą z przodu. Spojrzą na tył. Widziałeś kiedyś, żeby robili to z groszem? Dlaczego nie są nic warte? Ale Boża Prawda, Boży Kościół jest najcenniejszą rzeczą na świecie. Diabeł stworzył więcej podróbek. A ilu z nas przeglądało kanały i słyszało różnych kaznodziejów z różnych środowisk i różnych perspektyw? Niektórzy z nich błagają o pieniądze. I obiecują ci świat, jeśli wyślesz im pieniądze. Zastanawiasz się, dlaczego latają dookoła. Żyją jak bogowie i zabierają pieniądze ludziom żyjącym z opieki społecznej. To jest diabeł. Czy zauważyłeś to spotkanie? Złożę ci obietnicę. Nie będziemy błagać o pieniądze. Jesteśmy tutaj. Ludzie sponsorują te spotkania, ponieważ chcą ujawnić prawdę. Wierzą, że Jezus przyjdzie ponownie. Chcą, aby ludzie byli zbawieni. Amen. Ale nie wiesz wszystkim tam, którzy mówią to tylko dlatego, że cytują jeden lub dwa wersety. Jest wiele, Jezus nas ostrzegał, są wilki w owczej skórze. I Paweł powiedział: Po moim odejściu wiem, że wejdą między was straszne wilki, nie oszczędzając trzody, by pociągnąć uczniów za sobą, by kupić im Bugatti i ich fantazyjne samochody i ich styl życia. Robią to wszystko w imieniu Pana. Oni są wilkami, amen. Czy szatan zna Biblię? Tak. Tylko dlatego, że ktoś mówi, no cóż, mam Biblię, lub pastor cytuje z Biblii raz lub dwa razy, nie oznacza, że podąża za Panem. Dajemy Ci do rąk pismo święte. Mówimy, abyś sam je przeczytał. Zadaj dowolne pytanie. W rzeczywistości, powiedz mi coś, czego nie robimy na tym spotkaniu, a co możemy zrobić, aby wyjaśnić, że są to prezentacje biblijne? Robimy wszystko, co w naszej mocy, abyś sam przeczytał Biblię i odkrył, jaka jest prawda. Nie boję się prawdy, przyjaciele. Byłem w jaskini w górach, nie miałem żadnych preferencji religijnych. Zacząłem czytać Biblię. Powiedziałem, Panie, chcę wiedzieć, jaka jest prawda. Zacząłem odwiedzać różne kościoły. Chcę też dodać, że jest wielu dobrych ludzi w różnych denominacjach. Są dobrzy pastorzy w różnych denominacjach. Nie wszyscy są oszustami i naciągaczami. Wiemy po prostu, że są też pastorzy, którzy nie mają nic do powiedzenia, prawda? Są też dobrzy, szczerzy ludzie i mogę szanować ich brak szacunku, niektóre z ich doktrynalnych stanowisk. Ale powiedziałem, Panie, w chrześcijaństwie jest tyle zamieszania, ale ja wierzę w nauki Jezusa. Jaka jest prawda? Tam w górach, w jaskini ponad 45 lat temu modliłem się i powiedziałem, Panie, chcę tylko wiedzieć, jaka jest prawda. A i Pan objawił mi rzeczy, którymi dzielimy się z Wami na tych spotkaniach chcemy abyś studiował i znalazł to dla siebie. Amen. Czy diabeł zna Biblię? Lepiej niż ktokolwiek tutaj. Prawdopodobnie ma fotograficzną pamięć. Był najbystrzejszym ze wszystkich aniołów. Kiedy Jezus wychodził naprzeciw swoim pokusom, mówiąc jest napisane, jest napisane, diabeł się cofnął, mówi muszę się przegrupować. Okej, okay, chcę użyć Biblii, użyję Biblii. Diabeł ponownie przyszedł do Jezusa, powiedział: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się ze świątyni. Czy wiesz, że diabeł chodzi do kościoła? Zabrał Jezusa do kościoła. Wyrzuć się ze świątyni, bo jest napisane. Aniołom swoim da nad tobą pieczę. I zaczął błędnie cytować Psalm 91. Diabeł wie wystarczająco dużo. Pominął tę część. Da swoim aniołom władzę nad tobą, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. To jest rzuć się w dół. Jego aniołowie będą nad tobą czuwać. Ale Jezus powrócił i powiedział, nie będziesz kusił tego imienia. Nie będziesz kusił Pana Boga swego, cytując z księgi powtórzonego prawa. Musisz więc znać swoją Biblię? Tak, że jeśli diabeł ma ministrów, którzy błędnie cytują lub zniekształcają lub czytają rzeczy poza kontekstem, nie zobaczysz przyjaciół. Amen. Diabeł jest ekspertem w cytowaniu i błędnym cytowaniu Biblii w celu zwodzenia ludzi. Dlatego tak ważne jest, aby lud Boży sam znał pismo święte. Niektórzy uważają, że zadaniem pastora jest czytanie Biblii i mówienie nam, co ona oznacza. O nie, w ten sposób można wpaść w wiele kłopotów. Człowiek nie żyje samym chlebem, ale czym? Ilu z Was potrzebuje fizycznego pożywienia każdego dnia? Jezus mówi, że trzeba żyć każdym słowem, potrzebujesz duchowego pokarmu. I chwała Bogu. Żyjemy w czasach, w których możemy mieć Biblię na półce. Możesz słuchać jej w samochodzie, możesz czytać ją w telefonie. Nie ma dla nas wymówki, by nie mieć Biblii. Jeśli jesteś niewidomy, mają ją w alfabecie Braila. Chodzi mi o to, że każdy ma dostęp do Słowa Bożego. Jesteśmy więc bez wymówki. Jeśli powiemy, cóż Panie nie wiedziałem, możemy zostać zniszczeni z powodu braku wiedzy, ponieważ nie chcieliśmy wiedzieć. Ale możemy wiedzieć, jeśli chcemy wiedzieć, jaka jest prawda, przyjaciele. Numer osiem. Kogo na ziemi diabeł nienawidzi najbardziej? Wracamy do Księgi Objawienia. Jest to ostatni werset 12 rozdziału Księgi Objawienia. Smok. Kim jest smok? To już wiemy. Rozgniewał się na niewiastę. To jest symbol. Rozmawialiśmy już o tym. Nie. Kim jest kobieta? Biblia mówi, że mężowie miłujcie żony, tak jak Chrystus miłuje Kościół. Biblia mówi nam. Bóg mówi, że córka Syjonu jest jak delikatna i piękna kobieta, mówiąc o swoim ludzie. W całej Biblii Ozeasz mówi, że mój lud, moja oblubienica była mi niewierna. Tak więc smok jest zły na kobietę, ale która kobieta? Jest tam kilka fałszywych kościołów. I rozpoczyna wojnę. To jest bitwa Armagedonu z resztą jej potomstwa. To mówi o jej nasieniu, jej potomkach, którzy przestrzegają przykazań Bożych i mają świadectwo Jezusa Chrystusa. To jest prawo i prorocy. Diabeł jest szczególnie zagrożony przez lud Boży, który ma prawo i proroków. To jest Słowo Boże. Oni nie tylko czytają to Słowo, chodzą w przykazaniach Pana, są prowadzeni przez Ducha Proroctwa. Przyjaciele, Bóg chce, abyśmy mieli Jego Słowo i byli napełnieni Duchem Świętym. Amen. Wiesz, kimkolwiek jest ta kobieta, chcesz być częścią tej kobiety. Dlaczego? Ponieważ diabeł jest na nią zły. Jeśli uszczęśliwiasz diabła, jesteś w złym miejscu. On, zdajcie sobie sprawę, przyjaciele, mam nadzieję, że Was nie straszę. Ale w dniach ostatecznych ktoś będzie wściekły. A musisz tylko zdecydować, kto to będzie. Będziesz musiał kogoś zadowolić i usatysfakcjonować. Czy chcesz zadowolić Pana i rozgniewać diabła? A może chcesz zadowolić diabła i rozczarować Pana? Nie możesz mieć tego na dwa sposoby. Jezus powiedział, że albo jesteś ze mną, albo przeciwko mnie. Wolałbym być w zwycięskiej drużynie, ponieważ przeczytałem ostatni rozdział. Wiem, kto wygra. Amen. W porządku, smok gniewa się na kobietę, która przestrzega przykazań bożych. Ostatnie proroctwo w Starym Testamencie. Pamiętaj o prawie Mojżesza. Oto ja posyłam wam Eliasza proroka, prawo i prorocy, lud Boży ma Słowo Boże. Pytanie numer dziewięć. Jakich dwóch śmiertelnych zwierząt używa Biblia, aby przedstawić szatana? Możesz przeczytać tutaj w pierwszym Piotra 5, wersecie ósmym. Bądźcie trzeźwi, bądźcie czujni, ponieważ wasz przeciwnik. Słowo szatan oznacza właściwie przeciwnika. Przeciwnik wasz diabeł chodzi jak lew ryczący, szukając kogo by pożreć. W jednym miejscu porównany jest do lwa, a lew używa podstępu. Samiec lwa zje nawet własne młode. Samice muszą chronić młode przed samcem lwa. A samce lwów tak naprawdę nie polują. Samice wyręczają samca lwa. On pójdzie pod wiatr od miejsca, gdzie są zebry lub gnu. Zaczerpnie powietrza pełną piersią. Wyjdzie z trawy, zaryczy. Upewni się, że wszyscy go widzą. A potem zwierzęta pobiegną do pysków samic, które ukrywają się w przeciwnym kierunku. Diabeł będzie próbował sprawić, byś patrzył w tę stronę. A ty pobiegniesz w tamtą stronę i właśnie tam chciał, żebyś pobiegł. Jestem zaskoczony, jak wiele osób uważa, że znamie bestii to tatuaż. Biblia tak nie mówi. Niektóre wersje nawet to tłumaczą, a On sprawia, że każdy robi sobie tatuaż. Naprawdę myślisz, że diabeł jest aż tak głupi, że w dniach ostatecznych powie wszystkim, aby ustawili się w kolejce, a ktoś będzie miał wielką, starą, no wiesz, pieczęć i wyjdzie, a my postawimy, no wiesz, o sześć, sześć, sześć. Nie masz nic przeciwko, prawda? Jesteśmy tylko czołem dłoni, po prostu nam zaufaj, wszystko będzie dobrze. Niektórzy właśnie na to czekają nie dostanę szóstki, szóstki, szóstki na czole. Wszystko będzie dobrze. Diabeł chce, aby ludzie byli oszukiwani, więc wchodzą w oszustwo, odchodzą od podstępu. On jest oszustem. Nie tylko jest jak lew. Biblia mówi, że jest jak wąż. Ten wielki smog wyrzucił co? Węża z dawnych czasów, zwanego diabłem i szatanem. Dlaczego wąż? Jakie było pierwsze zwierzę, którego diabeł użył jako medium do oszukania naszych rodziców? To wąż przemówił do Ewy, powiedział: Och, jadłem ten owoc. Wiem, że Bóg powiedział, nie jedz go. Ale zobacz, co owoc zrobił dla mnie. Mogę mówić. A jeśli go zjesz, będziesz jak Bóg. Czego chciał diabeł być jak Bóg? I zaszczepił swoje własne pragnienia naszym pierwszym rodzicom. I od tego czasu nasze DNA jest zepsute przez grzech. Ale Jezus przyszedł, aby uczynić nas nowymi stworzeniami. Jezus przyszedł jako drugi Adam. I tak jak pierwszy Adam upadł, tak drugi Adam zwyciężył. I my możemy być zwycięzcami przez Chrystusa. Mały, zdumiewający fakt. Wiesz, niedaleko Sao Paulo w Brazylii znajduje się wyspa. Nazywają ją wyspą Węży. Na tej wyspie jest tak wiele Węży, ponieważ zjadają one ptaki morskie. Jest tam jeden wąż. Na metr kwadratowy. Nikt nie może udać się na tę wyspę. Ponieważ wśród Węży jest tam żmija lancetowata. 90% zgonów w Brazylii spowodowanych jest przez tego węża. Zabijecie od razu. Diabły lub węże są raczej zimnokrwiste. Diabeł jest zimnokrwisty. Nie obchodzi go to. On ma dziad. Ale znacie dobrą nowinę, przyjaciele? Jezus powiedział, że tak jak Mojżesz podniósł węża na pustyni, taki syn człowieczy musi być podniesiony, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlaczego Jezus tak powiedział? Dzieci Izraela były zabijane przez plagę jadowitych węży. Pasterze nosili laski. Mieszkałem w górach na pustyni i miałem kij na węże. I nie wyciągnąłem ręki i nie zabiłem węża rękami. Zabijałem go kijem. A potem nie podnosisz go, bo myślisz, że są martwe, a nie są. Odwróci się i cię ugryzie. A nie chcesz nadepnąć na szkielet martwego węża, ponieważ nawet jad może nadal przebić twoją skórę martwymi kłami. Więc kiedy zabijesz węża, podnosisz go. I zabierasz go z drogi populacji ze szlaku i zakopujesz. Hebrajczycy wiedzieli, że wąż na palu oznacza pokonanego węża. A Jezus, kiedy stanął na krzyżu, przez swoją przelaną krew dostarczył antywenomę na chorobę grzechu i oferuje ci transfuzję krwi. Abyś mógł być zbawiony od mocy grzechu. Niektórzy myślą, że próbowałem. Nie wiem, jak to możliwe, ale przez Chrystusa wszystko jest możliwe. Nie opowiedziałem Ci mojej historii, ale piłem, paliłem, brałem narkotyki, byłem złodziejem, żyłem niemoralnie. Jezus przyszedł do mojego życia i zmienił mnie. I on może dać Ci zwycięstwo i może Cię zmienić. Może zerwać łańcuchy i uwolnić Cię. Numer dziesięć! Jaki jest jedyny sposób, a w jaki możemy przeciwstawić się szatanowi? Biblia mówi więc: poddaj się Bogu, oprzyj się Diabłu, a ucieknie od ciebie. Zbliż się do Boga, a on zbliży się do ciebie. Czy zdajesz sobie sprawę, że każdego wieczoru, kiedy słuchasz tych spotkań lub przychodzisz na to seminarium, zbliżasz się do Boga? Co Bóg obiecuje? Przybliżę się do ciebie. Mam nadzieję, że czujecie, że on zbliża się teraz do Was, przyjaciele? I tak się stanie, ale Ty oprzyj się Diabłu. Diabeł powie, och, dzisiaj jest za dużo ruchu. Proszę, wróć we wtorek wieczorem. Mamy jeszcze trochę wolnego miejsca. Oprzyj się diabłu, a ucieknie od ciebie, gdy będziesz kuszony. A kiedy się opierasz, Boża moc wkracza w twoje życie, przyjaciele. Numer 11. Jak Jezus walczył z atakami diabła? Czytamy w czwartym rozdziale Ewangelii Mateusza, werset 10. Jezus powiedział mu, idź precz szatanie, bo powiedz to ze mną... Dziast jest napisane? Przyjaciele, w Słowie Bożym jest moc, która nas wyzwala. Efezjan, rozdział 6, werset 17. Miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Słowo Boże. Hebrajczyków, rozdział 4, werset 12. Słowo Boże jest żywe, potężne i ostrzejsze niż jakikolwiek miecz obosieczny. Kiedy Dawid wyszedł przeciwko gigantowi, a wszyscy stajemy przed gigantami pokus, Wyszedł z kamieniem. Kamień jest symbolem słowa. Jezus powiedział słowa, które do was mówię: Jeśli jesteście mądrymi ludźmi, będziecie budować na skalę. Dawid zabił Goliata, tak naprawdę jeszcze go nie zabił. Powalił go kamieniem, On pozbawił go przytomności, zatopił się w jego czole, upadł na twarz. Wtedy Dawid podszedł i wyciągnął swój miecz. Aj! zdekapitował. Olbrzyma, wiesz, zabijasz węża, odcinasz mu głowę. A kiedy diabeł przychodzi do ciebie z pokusą, wyciągasz miecz ducha. Biblia mówi, słowo twoje ukryłem w sercu moim, abym nie zgrzeszył. A kiedy jesteś kuszony, by się zniechęcić, odkładasz obietnicę na bok. Bóg nie dał nam ducha bojaźni. Bóg dał nam odwagę. Bóg powiedział Jozuemu, bądź odważny, bądź odważny, bądź bardzo odważny. Kiedy jesteś kuszony, aby się bać, Jezus jest moim pokojem, który ci daje. Paweł mówi, daje wam pokój, który przewyższa zrozumienie. Kiedy myślisz, że mi się nie uda, Biblia mówi, że On jest ponad wszelką miarę zdolny uczynić wszystko, o co byśmy prosili lub o czym byśmy pomyśleli. Te Boże obietnice będą Cię inspirować. I to nie jest jakieś biblijne wudu, przyjaciele. To jest prawdziwe. Moc słowa zmienia nas. Przyjmij te obietnice przez wiarę i odnosisz zwycięstwo. A Twoje słowo ukryłem w moim sercu, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać. Przyjaciele, możecie przeciwstawić się podstępom diabła. Jezus chce, abyśmy opierali się diabłu. Numer 12. Orodobry fragment. Jaki będzie ostateczny los szatana i jego aniołów? Czy będziemy kuszeni przez całą wieczność, czy zawsze będziemy walczyć ze złem? Izajasz 14, 15 mówi, że zostaniesz sprowadzony do Szeolu, do najniższych głębin dołu. On chciał pozycji Boga Najwyższej. On będzie najniżej. A Jezus, który zajął najniższą pozycję, który się uniżył, będzie wywyższony, a jego imię będzie ponad wszelkie imię. Jeśli się uniżysz, zostaniesz wywyższony. Jeśli się wywyższysz, będziesz poniżony. Głównym problemem diabła była pycha. Jezus jest motywowany miłością. Łagodność pokora. Weźcie moje jarzmo na siebie, mówi. Uczcie się ode mnie, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Mateusza 11, Mateusza 25, werset 41. Powie do tych po lewej stronie, to jest przypowieść Jezusa. Odejdźcie ode mnie przeklęci bo ogień wieczny. Czy Bóg przygotował ten ogień dla ciebie i dla mnie? Czy też dla kogo jest on naprawdę przygotowany? Dla diabła i jego aniołów. Ale jeśli pójdziesz za diabłem i jego aniołami, otrzymasz taką samą nagrodę. Odejdźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Ogień wieczny oznacza, że jest to ogień trwały. Diabeł już nie wróci. Rezultat tego ognia jest wieczny. A ci, którzy idą do tego ognia, nie zmartwychwstają z niego, przyjaciele. W objawieniu jest to nazwane drugą śmiercią. Bóg oferuje Ci życie. Tym razem to życie jest Twoją szansą. To życie jest Twoją próbą. Wyznaczono człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Nie myśl. Cóż, zmienię zdanie później w moim następnym życiu, kiedy będę reinkarnowany. Och, nie, nie. Macie jedno życie, przyjaciele. Amen. A teraz jest twój czas. Dziś jest odpowiedni czas. Nie podążaj za diabłem ku jego zgubie. Diabeł, który ich zwiódł, został wrzucony do czego? Do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok. I zostanie zniszczony. Biblia opisuje Jego karę jako drugą śmierć, z której nie ma zmartwychwstania, nie ma zwolnienia warunkowego. Ostatecznie diabeł i jego aniołowie oraz wszyscy niegodziwcy zostaną pochłonięci przez wieczne płomienie. Rezultat ognia jest wieczny, ponownie możesz przeczytać w Ezechiela 28, 18. sprowadziłem ogień z pośrodku Ciebie i co On czyni? Pożre Cię i obrócę Cię w proch na ziemi, na oczach wszystkich, którzy Cię widzieli. O Sądzie Ostatecznym można przeczytać w dwudziestym rozdziale Księgi Objawienia. Szatan podejmie ostatnią próbę. Mamy na ten temat całą lekcję, aby zebrać siły zła przeciwko Bogu. Biblia mówi, że Bóg pokazuje całemu wszechświatowi. Diabeł jest poza pokutą. On się nie zmieni. Nie czekaj, aż diabeł okaże skruchę. Bóg nie ma wyboru. Kiedyś był najwyższym z aniołów. Ale zostanie zniszczony. Bóg obiecuje, że stworzy nowe niebo i nową ziemię, w których zamieszka sprawiedliwość. Stałeś się zgrozą i nie będzie cię już na wieki. To właśnie mówi o diable. Niektórzy się zastanawiali. Widziałem nawet takie pytanie. Skąd wiemy, że ktoś inny w przyszłości nie zakwestionuje Bożej Miłości? No ponieważ to, co diabeł zrobił w tym strasznym eksperymencie na tym świecie, będzie przypomnieniem przez całą wieczność. Jezus będzie miał blizny na rękach, przyjaciele, że przez całą wieczność, czyż nie miał ich podczas zmartwychwstania, jedyną rzeczą w niebie stworzoną przez człowieka są blizny na rękach Zbawiciela i będą tam na zawsze, aby przypominać nam, że nigdy nie zwątpię w Bożą miłość, nigdy nie będę kwestionować Jego dobroci, a to co zrobił diabeł już nigdy się nie powtórzy. Możemy spoglądać w wieczność z doskonałym spokojem i pewnością, że to się nie powtórzy. Co Bóg sądzi o zniszczeniu niegodziwców? To ostateczne zniszczenie. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Posłuchaj słów Pana, który błaga Cię. Jak żyje, mówi Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnych, ale bezbożni się nawracają. Jezus umarł za grzeszników, On kocha zgubionych, chce ich zbawić. Ale aby bezbożni się nawrócili, odwróć się od swojej złej drogi i żyj. Odwróć się, mówi Pan, bo po cóż masz umierać? Bóg chce, abyśmy byli zbawieni, każdy z nas, przyjaciele. Czy wiesz, że Jezus dostarczył jad? Dostarczył antyjad, powinienem powiedzieć, na diabelską chorobę, na ukąszenie diabła. Chorobę diabła, na ukąszenie węża. On może zbawić cię od grzechu. Jakiekolwiek są twoje grzechy, on cię kocha. Umarł za ciebie, gdy jesteś grzesznikiem. On chce zbawić niegodziwych, ilu z was w to wierzy. I chce być zbawionych. Czy mogę modlić się dziś z wami i tymi, którzy patrzą? Kochający Panie, Modlę się, abyśmy wzięli rzeczy, których się teraz nauczyliśmy i zdali sobie sprawę, że jedynym sposobem na przetrwanie tego, co dzieje się na tym świecie, jest oddanie naszego życia w ręce Jezusa. Zaufanie Mu, że nas zbawi, oczyści i uczyni nowymi stworzeniami. Wierzymy w to i prosimy o to teraz, Panie, w imieniu Chrystusa. Amen. To jest nasza modlitwa. Kiedy będzie następne studium? Nie przegap tego. Będziemy mówić o prawie i baranku. To jedno z najważniejszych studium w tej serii. Będzie Ci przykro, jeśli je przegapisz. Przyjdź, przyprowadź swoich przyjaciół. Niech Bóg Was błogosławi, przyjaciele. Do zobaczenia we wtorek wieczorem.